Cześć, jestem Karla, to są Simsy i witam was w 25. odcinku Dzieciaczku. Stwierdziłam, że ten odcinek jest ostatnim odcinkiem pierwszego sezonu, także tyle, ile uda mi się tutaj zrobić przy Nelly, która jest aktualnie toddlersem, a w poprzednim odcinku była niemowlakiem, bo trochę pograłam, musiałam trochę zarobić pieniędzy, bo jak widzicie, mamy większą działkę, mamy ogólnie tutaj ogródek, może ja wejdę w tryb tutaj budowy, żeby wam to pokazać w świetle dziennym. To jeszcze nie jest skończone, to jest wersja robocza, powiedzmy. Ja tu jeszcze trochę coś poddaję, może jakieś gdzieniegdzie jakichś krzaczków, ale dzieciaki w końcu mają, powiedzmy, jakiś plac zabaw. Tutaj też mamy dwa stoliki, także można by tu jakieś przyjęcia urządzać. Co prawda wszystkie dzieciaki na pewno się tu nie pomieszczą, ale zawsze coś. Może jeszcze jeden dostawię, nie wiem. Tutaj mamy taką zjeżdżalnię tą wodną i mamy też basen, dużo roślinek i właśnie większą działkę, mamy też ogrodzoną działkę. Tutaj z przodu domu też się zmieniło. Cały dom ogólnie przeszedł lekką metamorfozę, ponieważ troszeczkę go poszerzyłam, chyba o dwie kratki, tak mi się wydaje. Z jednej, chociaż z tej strony chyba o jedną zmniejszyłam, z tej o dwie wyciągnęłam, jakoś tak zrobiłam, bo chciałam, żeby wszystko było pięknie, ładnie, symetryczne. I jest pięknie, ładnie, symetrycznie, także w zasadzie nie ma jakichś takich większych zmian w pokojach. Tutaj na górze trochę bardziej się zmieniło, hol się powiększył, ale to też jeszcze ulegnie zmianie, ponieważ ja tutaj o tą łazienkę przerobię chyba na dwie łazienki, a tą tutaj usunę i przeciągnę tutaj i tu będzie pokój Oliwki. Ale na razie Oliwka ma taki, ale z czasem właśnie Nela ten sobie przejmie pokój, główną sypialnię, a tutaj Oliwka będzie z nami sobie mieszkać i będzie nam pomagać. Miała być piwnica. Słuchajcie, tak się skupiłam ogólnie na tym, żeby wykończyć tutaj podwórko, żeby trochę pozmieniać tutaj w tym domu, żeby właśnie, bo tutaj na górze troszeczkę kombinowałam, że piwnica jest taka. No. Znaczy to oczywiście z czasem sobie zarobimy tutaj tam przeniosę, tam zrobię chyba dwa pokoje dla nastolatków może, tam zrobię jakąś, nie wiem, siłownię, czy jakieś tam różne takie pokoje do zdobywania umiejętności. Coś tam ogarnę, na pewno coś tam zrobię w tej piwnicy, bo chciałam coś tam zrobić, ale to jeszcze nie teraz. Mamy też, powiedzmy, ogródek, znaczy będziemy mieć ogródek, bo chcę zasadzić smocze owoce, bo one jednak sporo dają pieniędzy i no jednak się przydają. Oliwka nie wyrabia machając pędzlem, zwłaszcza, że zaraz tutaj Nela będzie młodą, dorosłą, jak będzie zaczynać, także nie będzie miała praktycznie żadnych umiejętności, więc coś tam by się przydało mieć trochę funduszy. No i właśnie tak tutaj się prezentuje nasza Nelcia. Bo właśnie wyskoczył mi komunikat i ja sobie ją wzięłam i postarzyłam. Bo stwierdziłam, że no dobrze, niech ona sobie już tam zaczyna powoli zdobywać jakieś tam umiejętności. Tutaj też jeszcze Sandrę musimy postarzyć, bo patrzcie, jak ją przytrzymałam. Ona tu już ma komunikację na piątce, korzystanie z nocnika na trójce, tutaj poruszanie się na czwórce już jak biega. A ty musisz się wykąpać w sumie. A co będziecie robić, dziewczyny? Bawić się czy rozmawiać? Chyba tak, dobra. Ty zrobiłaś ten makaron z serem, to wyciągniemy sobie tort. I sobie go tu... No czemu nie mogę go tutaj dać? Halo? Halo, gro? No postaw się, torcie! Halo! No trzymam ten tort! Co tu się zepsuło, no? Okej, w końcu. Dobra, chodź tutaj, pomóż zdmuchnąć świeczki Sandrze. Ja tutaj muszę to pochować, to też muszę schować. Ty widzę coś... Najadłaś się? To jesteś szczęśliwa? I w sumie przydałoby ci się chyba pomóc z tym nocnikiem. No to zaraz tutaj, jak będą urodziny Sandry, to zaraz mama ci tutaj pomoże z tym nocnikiem. Na razie sobie możesz pokrążyć troszeczkę. Dojść tam nie możesz, czy o co ci chodzi, Oliwka? No, w końcu. A, i właśnie tutaj jeszcze ten... Jak ty tam? Alojzy? Alojzy i Roman są szóstkowi, także ich też trzeba będzie zaraz postarzyć i zaraz będę ich wyprowadzać. No nie idź płakać do dziecięcego łóżka, weź tu, dodaj świeczki urodzinowe, weź zadzwoń na linię pocieszycieli, weź sobie coś zjedz, Oliwka, ogarnij się, kobieto. A zaraz, a ty pewnie już zrobiłaś... A, jeszcze nie. Jeszcze nie, trzyma tutaj dzielnie. To ty poczekaj z tą linią, weź tu dziecku pomóż, ono jest trochę ważniejsze teraz.
A ty jesteś chyba piątkowy, tak. Ty jesteś piątkowy, ale dzisiaj pójdziesz do szkoły i powinieneś dostać szóstkę, także też będziesz miał urodzinki, ale na razie sobie śpi. Czy wy, chłop... No dobra, niech jeszcze śpią, nie będę im robić urodzin o 3 w nocy. Już wystarczy, że Sandra tak dorosła. Ty w sumie mogłabyś tutaj pójść wziąć sobie prysznic. I zaraz pójdziemy cię... Chociaż może jeszcze poczekam, bo w sumie jak tutaj zaraz Leon ma mieć urodziny, to jego też zaraz będę przebierać. Także na razie sobie będziesz chodzić w tym, w czym jesteś. Weź mi pokaż, jakie ty masz tam codzienne. A jeszcze chciałam zobaczyć cechy, bo mi się wydaje... A, właśnie, żarłok. Bo tak właśnie patrzę tutaj kątem oka, jak ona tam je. I je właśnie tak, jak jedzą ci żarłoczni Simowie. No ale dobrze. A ja się chciałam zapytać, gdzie jest tablet? On tu powinien być. Ale coś nie widzę. Chyba, że ty może masz tablet. Nie, nie masz tabletu. Czy tam tableta, nie wiem, jak to odmienić w sumie. Ale gdzieś on tu powinien być. Halo, halo, tablet. Where are you? Chyba, że go gdzieś tutaj pyknęłam do dzieci, do pokoju, ale raczej wątpię. No zginął nam tablet, no i teraz nie mamy za bardzo kasy, żeby kupić nowy. A pewnie się znajdzie za jakiś czas, jak już nie będzie potrzebny, albo jak kupię nowy. Chyba, że gdzieś na górze jest, ale to raczej wątpię, bo te dzieciaki zazwyczaj siedzą na dole, nie? No nic, gdzieś nam wsiąkł tablet. Ogólnie to tutaj zrobiłam taką, właśnie chcę zrobić taką ścianę malunków, także tu będę z czasem je wszystkie sobie tutaj tak wieszać ładnie i pięknie. Tylko muszę to zrobić na kodzie, a na razie nie mam wpisanego, także ten jeden będzie sobie tak wisiał. Chciałam ci dać, żebyś zdobywała sobie jakieś umiejętności, ale widzę, że społeczne masz prawie na trójce, motoryczne na dwójce, także wszystko co do szkoły to masz potrzebne chyba. Dobra, chłopaki jeszcze tutaj sobie zjedzą i zaraz wyciągam tort i robię im urodziny, bo za godzinę idą do szkoły, a wolałabym, żeby nie poszli do szkoły. To w sumie może już nie jedz, tylko idź, skorzystaj sobie, co nie? No powiedziałam ci, żebyś już nie jadł. Zaraz sobie zjesz, jak tylko dorośniesz, nie? No już, idź skorzystać. No jak się uparł? Nie, ja teraz zjem. O nie, tort nam się zepsuł, świetnie po prostu. Dobra, to nie pójdą do tej szkoły i tyle. Oliwka, musisz nowy torcik zrobić. To może zrobimy ten z niebieskim konfetti. Dawno chyba nie było. Dobra, ty byłeś pierwszy, to weź już zostaw to jedzenie i tą telewizję i weź choć tutaj wypowiedz życzenie Alojzy. No, jaka śmieszna muzyczka była przez chwilę, przy tym dorastaniu. Nie zwróciłam uwagi wcześniej na to, to chodź i ty zmuchnij sobie świeczki. I zaraz was wyprowadzę, chłopaki. Nie macie co już tutaj robić, także... No dawaj, dawaj, dmuchaj. Śniadania nie jadłeś. Przecież wiem, że jadłeś. Ty też dobrze wiesz, że jadłeś. No i tutaj jeszcze świeczki. Nawet nie myśl o tym, że... No, już myślałam, że chcę to ciastko skubnąć. To ciastko nam się jeszcze tu przyda. Wiele razy. Dobra, który to nie dojadł? W sumie nie wiem, który to nie dojadł. Obaj są w miarę zaspokojeni pod względem głodu. Także ty, Oliwka, możesz pójść w końcu spać, bo widzę, że już padasz. A ty sobie tutaj układasz klocuszki, ale wiesz, bo ty masz już ten trzeci poziom poruszania się, to może niech oni jeszcze zostaną na chwilę. Może niech pomogą tutaj tej małej. W sumie, wiesz co, mógłbyś ją pouczyć fiszek, żeby ona sobie to myślenie powbijała, bo niestety na tablet musi Oliwka namalować. A ty w sumie mógłbyś tutaj wyczyścić, jak się umyjesz. Porywczy, niezdarny i wegetarianin jest odpowiedzialny. Zapalenie smug książkowy też jest porywczy i odpowiedzialny jest. Dużo tych simów jest, ma właśnie, losuje im się cecha porywczy. Zauważyłam, aha, już koniec fiszek, tak? Już się kurczę na ten. Pofiszkowaliście? No weź, no. A ona książkę chce po prostu. A teraz chcesz fiszki, bo ci kazałam. Dobra, to potem najwyżej poprosisz brata, żeby ci przeczytał bajkę na dobranoc. Widzę, że twój tata gdzieś tutaj się kręci. No ale bracia się tobą zajmą. Ty zostaw tego brata. Co? O, ty chyba malowałeś, nie? No, ty właśnie też miałeś to malowanie. To możesz nam pomóc. A ja momentami chrypię i skrzeczę, także wybaczcie za to.
Coś mnie po prostu przez ostatnie kilka dni mam właśnie jakąś taką chrypę i coś nie mogę się jej pozbyć, także no niestety. Chyba lepiej by było, jakbyś poprosiła o pomoc z nocnikiem najpierw. No nie, no bo kurde, zrobi w pieluchę. A chciałabym, żeby te umiejętności naprawdę bardzo szybko wbiła. No ale widzę, że poszła spać już właśnie. Dobra, to nie będę jej budzić w takim razie. No, tak jak mówiłam, będzie pieluszka. No ale mamy też poprawę ocen u Leona. Także bardzo fajnie, ja już mu tu od razu wyciągam tort, żeby on sobie tutaj przyszedł i od razu sobie zmuchnął świeczki. Także chodź, chodź, Leonku. Ten projekt to ja już ci mogę sprzedać, bo ty już sobie dostałeś za niego punkty, także chodźcie tutaj wszyscy, może. Ty w sumie nie robisz nic konkretnego, chodź tutaj pokibicować bratu. O, już za późno. Już Leon dorósł. No dobra, to weź dodaj świeczki urodzinowe. Zaraz pójdziemy sobie właśnie do kasa, a potem jak pójdziemy do kasa, to ja już tutaj chłopaków wyprowadzę. Bo w sumie nie są już potrzebni. To co mieli, to zrobili, także teraz już samowolka totalna. To ty sobie domaluj ten obraz może i wtedy skoczymy do kasa. Właśnie się zorientowałam, że przy tym remoncie zlew nam uciekł i tak się, bo dziwiłam się, dlaczego te dzieciaki chodzą, a to do łazienki na dole, a to do łazienki na górze i tak zmywają te naczynia, a to po prostu dlatego, że my zlewu nie mamy. Okej, to w takim razie muszę dokupić. Także tak prezentuje się nasza Sandra jako dziecko. Da mi takie słodkie kitki, które ostatnio sobie właśnie pobrałam i wygląda przeuroczo. Ogólnie ładna dziewczynka. Także to jest jej strój codzienny. Tutaj mamy oficjalny, sportowy, do snu, na imprezę, do pływania, na ciepłą i na zimną pogodę. I jeszcze metamorfozę przeszedł tutaj Leon. Także tak właśnie prezentuje się Leon tutaj, proszę bardzo, z bliska. Też ma bardzo ciekawe rysy i fajnie wygląda. I tak, w międzyczasie między odcinkami zmieniłam sobie zamienniki oczu, dlatego oni mają te podstawowe oczy, które mieli wcześniej te zielone, tylko one tutaj są takie bardzo jasne. Także to dlatego. Oliwka też ma takie zielone. Także no. Tak się prezentuje na co dzień, oficjalnie, sportowo, do snu, na imprezę, do pływania, na ciepłą i na zimną pogodę. No i jeszcze pokażę Wam tutaj Nelę, ponieważ Nela w międzyczasie ją przebierałam, także tak się prezentuje tutaj w pełnej okazałości, czy w sensie z bliska, w kasie, tak, no, piękna dziewczynka. Mam nadzieję, że to jej zostanie, że potem będzie dalej przekazywać swoje geny. Dobrze, wyprowadziłam chłopaków, także mieszkają sobie razem z Kamilą, znaczy w sumie teraz to jeszcze nie mieszkają, bo nie mają domu, ale pewnie za jakiś czas tam Command Center zrobi, że ich gdzieś tam wprowadzi i sobie będą gdzieś mieszkać. Ty jeszcze śpisz, ale zaraz musimy cię nakarmić, wykąpać i zadbać o twoje umiejętności. To do tego czasu Oliwka, widziałam tam, że ona tutaj się bawiła na tej ślizgawce właśnie, ale sądzę, że możesz sobie tutaj pójść i popływać troszeczkę w basenie, bo po tylu ciążach, no, przytyło ci się znowu, kobietko. Musisz to przyznać. To trochę masz, chociaż aż tak źle nie jest. Sądzę, że najwięcej to jej w biodra idzie. No bo aż takich bioder to ja jej nie tworzyłam. No, świetnie, mamy drugi poziom korzystania z nocnika. Zaraz tutaj kliknęłam, że miało być czytanie książek, ale widzę, że chyba coś Wam tutaj nie wyszło. Także jeszcze raz poproszę, bo mała jest rozbawiona po kąpieli, to będzie jej się tutaj ta wyobraźnia szybciej wbijać. No i co, jeszcze komunikacja, ale to zaraz tutaj dopadnie tego misia i sobie powbija. No i myślenie trzeba jeszcze tutaj podreperować, to też tam fiszkami spróbujemy, klockami i jakoś to będzie. Także sądzę, że niedługo będzie miała urodziny. Okej, już masz trzeci poziom komunikacji, to bardzo fajnie. Weź sobie idź zjedz i nie wiem, co potem będziemy wbijać. Może myślenie, bo w sumie będziesz szczęśliwa. To powinno ci się tam szybciej wszystko to wbijać. A może tablet jest po prostu w wyposażeniu rodziny? Może jak ja robiłam te porządki? Nie, nie ma tabletu. Mamy jakieś dwa talerze. To ja nie wiem, gdzie ten tablet. Nie wiem, może go niechcący sprzedałam, może gdzieś zniknął. Czarna dziura go pochłonęła.
To nic, to kupimy jeszcze jeden. W sumie mamy pieniążki, to dobrze. A, myślałam, że on 1000 kosztuje, a on tylko 500. No dobra. No to w takim razie potem idź sobie graj w te gry i będzie trzeba cię położyć, bo będziesz zmęczona. Ale w sumie wyobraźnia jeszcze poczytamy na noc, znaczy w sensie do snu. Przeczytamy książkę i powinno się wbić. Także to myślenie tylko i ona jest już załatwiona. Także może jeszcze nawet jutro pójdzie do szkoły, jeśli by dzisiaj dorosła, ale to nie wiem, cienko to widzę. No i ty jeszcze jutro pójdziesz i sądzę, że powinnaś dostać 5, a ty natomiast no nie dostaniesz tej 6 dopiero po weekendzie. Ty tutaj nie krzycz tych zakazanych słów, weź gościu, ogarnij się. Leon, zdobyłeś ten 3 punkt, to idź się weź zdrzemnij, a potem odrób lekcję i pójdziesz po prostu spać. Może jeszcze uda się gdzieś w międzyczasie zrobić to dodatkowe zaliczenie, ale nie wiem. To jak sobie pomalujesz, to sądzę, że pójdziesz sobie tak ze 3 razy na jogging, trochę pobiegać, bo na razie jeszcze tą małą nie masz co robić, bo ona śpi. Dobra, ty dzieciak możesz już wstawać i w sumie pójść coś zjeść. Tobie też przydałoby się coś zjeść, ale ja sądzę, że... Albo dobra, też chodź zjedz, pogadasz z siostrą, tam to dodatkowe zaliczenie to... A nawet pracy nie odrobiłeś do końca, to weź ty odrób tą pracę do końca, no ty tak nie możesz pójść, no. Weź, chłopie. No jeszcze raz, tutaj wam niewiele brakuje, naprawdę. O, zaraz chyba zdobędą, chociaż nie wiem, czy to się nie zacięło, no właśnie. Ale o, jest, dobra, mamy same piękne umiejętności, które mieliśmy mieć ogarnięte na taki poziom, jaki powinien być, także chodź tutaj, weź jej pomóż zdmuchnąć świeczki. Żeby ona sobie tu dorosła. No niestety do szkoły nie pójdzie, także cały weekend będzie nie wiem co robić. Ogarniać umiejętności może. Okej. Okay. Możesz tutaj dodać świeczki. O, wylosowała ci się ta sama fryzura co tej Sandrze. No jejku, jaki smuteczek. Ktoś tu miał coś, powiadomienie jakieś z poprawą od... Aha, Sandra poprawiła ocenę, także teraz jest 5. I potrzebuję jakiegoś 4 poziomu. Weź ty odrabia lekcję. A możesz mieć w sumie to motory. Może te motoryczne? Chociaż najwyżej masz chyba społeczne albo umysłowe. Umysłowe. O dosłownie 1% nad społecznymi. No ale idź sobie tam. Masz cały weekend, żeby zdobyć te umiejętności. Także spoko. Ten się wprawił we flirciarski nastrój. I będzie sobie zdobywał logikę. Ale ty w sumie, wiesz co, ty przecież gry tutaj ogarniałeś, to idź sobie dalej, ogarniaj te gry. No, pójdzie w poniedziałek i w poniedziałek powinien dostać. No ale kurczę, teraz przez 2 dni będą tak chodzić i w zasadzie nic nie będą mogli robić. Słuchajcie, przed chwilą mieliśmy simowy piątek, teraz mamy simowy wtorek, a to dlatego, że stwierdziłam, że te 4 dni przegram sobie sama. Ponieważ tutaj dzieciaki i tak musiały pójść do szkoły, żeby się dalej ruszyć, no i poszły. Tutaj nasz Leon jest 6, także on już tutaj idzie i wypowie sobie życzenie i dorasta i się wyprowadza. Sandra również jest 6, więc zaraz ją tutaj postarzę do nastolatki. A nasza Nela jest 5 i musi pójść jeszcze jutro do szkoły albo pojutrze. I też dostanie 6. Dobra, coś widzę, że coś ci się tutaj wylosowało takiego, że porywczy. No tak. Każdy sim po prostu musi być porywczy tutaj z tym modem na losowanie. Weź sobie wypowiedz życzenie, Sandra. Okej, okay, ty jesteś klubowiczką. Weź jeszcze tutaj dodaj świeczki. I co my tu możemy zrobić? Ty chyba odrobiłaś już lekcję i dodatkowe zaliczenie też. Dobra, ty sobie poszłaś spać. A i tak ogólnie mam 11 tysięcy, bo tam Oliwka malowała dużo obrazów. I w sumie też tutaj mamy ogródek w końcu. Co prawda nie są to smocze owoce, bo mamy chryzantemy, tutaj mamy tulipany i mamy jeszcze wiśnie, tutaj 3. A to dlatego, że przeszła się tutaj po okolicy, poznajdowała właśnie plony, pozbierała. Były całkiem sporo warte, więc posprzedawała sobie. Ty widzę, masz już tutaj 8 poziom umysłowych, bo ja jej kazałam przez cały weekend, żeby wbiła sobie właśnie umysłowe.
bo chcę zrobić tak, żeby osiągnęła sobie 10. poziom umysłowych i potem zaczęła wbijać logikę, żeby już miała ogarniętą umiejętność na swój etap nastoletni. Ciebie przydałoby się przebrać, bo widzę, że masz kosmiczne ubranie. Aha, i to jest twoje codzienne, co najlepsze. Tutaj kapelusz, tu kolczyki i jakieś spodnie w ogóle i te buty i ta koszulka, no to zaraz może na szybko wskoczymy do kasy i cię przebierzemy. Ty w sumie już nie masz co tu robić, także ciebie wyprowadzam. Sandrę przebiorę i zaraz wam pokażę, jak ona wygląda po przemianie. Okej, także tak prezentuje się Sandra z bliska i taki jest jej strój codzienny. Tutaj mamy oficjalny, sportowy, do snu, na imprezę, do pływania, na ciepłą i na zimną pogodę. I ma wielkie stopy w tych zimowych butach, ale nieważne. A, i jeszcze też pokażę wam Nelę, bo Nelę przebierałam między tamtą częścią, którą nagrywałam, a tą, którą nagrywam teraz. Także tak się prezentuje z bliska jako dziecko. Niedługo stanie się nastolatką, także to już są ostatnie chwile. Tutaj mamy oficjalnie, sportowo, do snu, na imprezę, do pływania, na ciepłą i na zimną pogodę. Dobrze, skoro jesteś taka skupiona, aha, dobra, bo twoje lekcje leżały tutaj na tym biurku właśnie, bo ty sobie tam je odrabiałaś, także idź sobie je odrób. I potem odrobisz dodatkowe zaliczenie. Zastanawiam się, czy tobie dać może projekt, może jak ona by zrobiła projekt, chociaż ona już jeden zrobiła, bo tam przyniosła ze szkoły, ale może właśnie jakby zrobiła, to może by jej ta ocena podskoczyła, chociaż ona jest zmęczona, to ja nie wiem, czy ona teraz zrobi, więc najlepiej by było, jak gdybyś poszła sobie po prostu spać, żebyś była wyspana, tak, i ona brała ogólnie lekarstwo, bo miała objawy choroby, także dlatego była taka pobudzona. A ty możesz w sumie się przenieść zaraz na górę, jak tylko sobie zjesz resztki i przejmiesz sobie na przykład to łóżeczko na własność. O proszę, Oliwka właśnie skończyła malowanie arcydzieła, ale więcej niż 3000 to... O! Proszę, 4,5 nawet, ponad. No dobra. Bo ostatnio jak namalowała arcydzieło, to było 2 z hakiem. Także właśnie chciałam powiedzieć, że więcej niż 3000 to nie wyciągnie z tego. Ale się myliłam, roślinki nam jeszcze nie urosły. No ale dobrze, niech sobie tam czekają na odpowiedni moment. No, już nam urosły tutaj, widzę, że i te chryzantemy. Także zbierz cały plon, a nie, nie zbierz, tylko w sensie sprzedaj wszystko. I te tulipany też tam nam właśnie porosły. Także jak sobie zaraz namalujesz, to pójdziesz i sprzedasz. Czekaj, ty zdobędziesz 6, mimo że nie masz umiejętności. A ty? No, kurczę. Słabo. Chyba raczej nie, chyba dopiero jutro. A nie, jednak Sandra nie dostała 6. Także pewnie dlatego, że nie ma tej umiejętności. Także zaraz jej w sumie masz niską zabawę. To weź też idź sobie pograj w gry. Dobrze ci to zrobi. A ty, dzieciak, chodź tutaj sobie pooglądaj. Chociaż ty możesz w sumie, wiesz co? Ty możesz sobie tą logikę nadal zdobywać. Tylko najpierw może odrobisz sobie lekcję, żebyś miała na pewno to z głowy. A ty jak tam stoisz? Aha, 2 na 3. Także jeszcze trochę możesz sobie pograć tutaj. No pół punktu ci brakuje. To zaraz jeszcze ją może wyślę. Wydaje mi się, że chyba pójdziesz spać tam do tego łóżka, tu do mamy. O, proszę bardzo. Nim się bardzo szybko wysypiają wszyscy. Albo musisz jeszcze lekcje odrobić i dodatkowe zaliczenia. I jeszcze te umiejętności podreperować. Także musisz się wyspać bardzo szybko. Kurczę, jest już 8, ale ja jeszcze do 9 ją tu... No, no nie, 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 nie. Ty masz tutaj pół punktu zdobyć. Nie idź do szkoły, zaraz pójdziesz o 9. Ty tam weźmiesz prysznic i też pójdziesz. No, chyba żartujesz. Ostatnie 5%, no... Błagam cię. Sandra, nie idź na dół, nie. Zdobywaj tę umiejętność. Zaraz się spóźni do szkoły i tyle będzie. Przegapisz szkołę. Dawaj. Już, możesz iść do szkoły.
Won. Już wystarczy. Widzę, że mamy kolejne plony i trochę trzeba by tutaj odchwaścić, co po niektóre. Udało nam się. Dziewczyny ma... Chociaż... A ty będziesz odpowiedzialna? Nie będziesz. Musisz odrobić lekcję, bo inaczej nie będziesz odpowiedzialna. A każde dziecko musi być odpowiedzialne. Ale właśnie dziewczyny dostały obie... Dlaczego nie kwalifikuje się? Przecież była w szkole, chyba że dlatego, że się spóźniła, to jej tak spadło. Możliwe. Ale obie mają poprawę ocen, także zaraz robimy im tutaj urodziny. Ty, dzieciak, chodź sobie skorzystaj. Chodź sobie coś zjedz. Chodź sobie... W sumie może nie programy dziecięce, chociaż nad tą logiką teraz i tak już nic nie ma, bo ona zaraz dorośnie i tak będzie zdobywać sobie ją normalnie. Także nie udało się niestety, tak jak chciałam. No ale dobra. Jesteś szóstkowa, jesteś odpowiedzialna, także jak najbardziej możesz tutaj wypowiedzieć sobie życzenie, jak tylko skończysz jeść. W ogóle jestem ciekawa, jaka aspiracja się wylosuje Neli. Mam nadzieję, że jakaś do spełnienia. A ty, Nela, chodź tutaj, zdmuchnij świeczki. Co masz? Pokrewna dusza. No, w sumie mogło być gorzej. A jaką masz cechę? Dobra. O, perfekcjonistka i dobra. No okej, ale strój to masz piękny, naprawdę. I widzę, że masz bioderka po oliwce. Ale fajnie, fajnie, fajną masz figurkę. Chociaż chyba w tej aspiracji jest tak, że trzeba... Właśnie, wziąć ślub z osobą będącą najlepszym przyjacielem. Także niestety spełnimy dwa etapy, a potem wybierzemy coś innego, żeby mogła się spełniać. Nie wiem, może weźmiemy jakąś naturę? Albo nie wiem, co tam weźmiemy? Zobaczymy. Także tak prezentuje się Nela. Ma bardzo takie kocie oczy. Głównie pewnie przez to, że dała mi taki typ eyelinera i to jej oko się tak wydłużyło. I też ma takie te zielone oczy. Ale ogólnie jest bardzo ładna, podoba mi się. Ma trochę z oliwki, ale sądzę, że się różnią, że nie jest jej kopią. Nie, oliwka ma zdecydowanie większe oczy, trochę inny kształt, usta też ma inne. Także różnią się dziewczyny. Ale jest piękna. Nie mogę po prostu wyjść z podziwu i ogólnie ta fryzura pasowała jej najbardziej ze wszystkich. Tak się prezentuje w stroju codziennym. Na razie ma jeden, potem dodam jej jakieś inne, no ale na razie to też jest nastolatka, także jeszcze musi tutaj ukończyć szkołę. Tak prezentuje się strój oficjalny, sportowy, do snu. Nie wiem, czy tego do snu nie zmienię, bo coś mi się nie podoba, ale na razie niech będzie taki. Tutaj mamy na imprezę, tutaj mamy do pływania, tutaj mamy na ciepłą pogodę i na zimną pogodę. I ogólnie powiem Wam, że ona ma naprawdę bardzo szerokie biodra. Tak samo jak oliwka. Ale ona jest szczupła. Naprawdę. Ona nie ma ani grama chyba tłuszczu. Po prostu ma takie szerokie biodra. Taki ma typ sylwetki. No i nic nie zrobisz. Ale ładna. Bardzo mi się podoba. Nawet bez makijażu jest piękna. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Też tym odcinkiem kończymy sobie pierwszy sezon. Także następny będzie już początkiem nowego sezonu. I Nela będzie już młodą, dorosłą, ten etap nastoletni przejdę sobie po prostu sama, bo to kwestia zdobycia umiejętności, pójścia do szkoły, zdobycia szóstki i postarzenia. Także nie będę Was tym tutaj specjalnie jeszcze przedłużać tego odcinka, żeby to zrobić i załatwię sobie to poza nagraniem. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, no i do zobaczenia, do usłyszenia w nowym sezonie. Pa!